Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family i zabieram się za przebieranie łóżeczka, bo mały już, no, prześcieradło jest do wymiany. A że dostaję trochę tych pytań od was odnośnie łóżeczka, tego wszystkiego, co tutaj jest, to przy okazji sobie na nie odpowiemy. Wiecie, ja sobie to ściągnę. Łóżeczko jest ze sklepu Edinos. I ono jest dość duże. Jak widzicie, jest też zaokrąglone. Nie jest to takie klasyczne łóżeczko, jest całkowicie inne. Ale na co chcę zwrócić uwagę, jak go już rozebrałam, to na materac przede wszystkim. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale zwraca się bardzo dużą uwagę na przykład foteliki dla dziecka. Żeby były bezpieczne, żeby były wygodne, żeby były funkcjonalne, żeby nasze dziecko było w nim jak najbardziej zabezpieczone. I czy zwróciliście uwagę kiedyś na materac dla dziecka, który kupujecie? Bo w tych łóżeczkach zazwyczaj te materace to jest jakaś taka po prostu zwykła gąbka. Tutaj, w tym łóżeczku jest trochę inaczej. Ponieważ ten materac wygląda tak. On ma kilka warstw. Z jednej strony, tej, na którą jest obrócony teraz, czyli maluch, który jest bardzo mały, jego kręgosłup się rozwija, wszystkie kości, on jeszcze rośnie, to wszystko jest takie miękkie, giętkie, on musi mieć bardzo dobre podparcie. I bardzo często zdarza się, że dzieci chętniej śpią u nas w łóżku niż w swoich łóżeczkach. Wszystkie te rzeczy dotyczące tego, że chcą bliskości i tak dalej, okej, jak najbardziej, ale zastanówmy się, czy to nie jest przypadkiem tak, że w naszym łóżku ten materac jest o wiele lepszy i wygodniejszy niż w łóżeczku naszego dziecka i po prostu wygodniej im się tam śpi w tym naszym łóżku. Tutaj z tej strony ten materac jest twardy, tu gdzie jest obrócony, zobaczcie, bardzo twardy. Z drugiej strony mamy opcję bardziej miękką dla już starszego dziecka. Natomiast gdy mamy noworodka, to bardzo ważne jest, aby on miał równomierne podparcie i mocne podparcie tego swojego małego kręgosłupka. Te wszystkie pokrowce, które tutaj mamy, są do wyprania, więc nie pierzemy środka, pierzemy tylko i wyłącznie ten pokrowiec, w którym jest zawinięty materac. Jak widzicie, on jest podzielony na trzy części. Dlatego, że łóżeczko ma bardzo dużo funkcji. Otóż może być takim małym łóżeczkiem dla noworodka, które możecie przewozić z miejsca na miejsce. Możecie go, wiecie, mieć ze sobą. Na przykład w pokoju obok, gdy dziecko śpi, możecie je po prostu ze sobą zabrać. Dlaczego mówię przewozić? Dlatego, że na spodzie mamy kółka. I to jest kolejny ważny atrybut tego łóżeczka, to, że ono jest mobilne. Ja sobie mogę je dosunąć do łóżka, gdy idę spać, gdy wstaję, odsunąć. Kółka chodzą cicho, nie szeleszczą, nie robią hałasu, przez co dziecko się nie budzi. A my przy okazji jesteśmy mobilni z tym łóżeczkiem i też nam jest po prostu wygodniej. Oczywiście kółka są blokowane, więc jeżeli chcecie zablokować je w jakiejś pozycji, żeby wam się nie odsunęło, to jest taka możliwość. Kolejną rzeczą to, że może być wieloma różnymi opcjami. Może być takim łóżeczkiem, jakie tutaj widzicie. Może być dostawką, którą zmieniliśmy niedawno, bo Mikołaj już wędruje, że tak powiem, pełza po łóżeczku. Wędruje, to jest za dużo powiedziane. Ale dostawka była otwarta, możecie sobie ją dostosować do wysokości waszego łóżka i dosunąć, także mamy to na jednym poziomie tak jakby. Teraz mamy to łóżeczko zamknięte i mamy je najwyżej jak można. Chociaż widzicie tutaj jeszcze dodatkowe dziurki, bo łóżeczko można zmienić na małe łóżeczko plus przewijak. I wtedy przewijakiem jest ta środkowa część. W zestawie są dołożone nóżki i tak dalej, że możecie sobie to dowolnie konfigurować. Natomiast na samym początek możemy mieć jednocześnie i małe łóżeczko i przewijak obok. Myśmy tego nie używali, od razu to łóżeczko stało się dostawką. Nawet nie mieliśmy czasu, kiedy po prostu zmniejszyć to łóżeczko, a ten przewijak dla mnie jest i tak za niski. Wiecie, ciężko jest się schylić. Natomiast jest taka opcja, może komuś to przypaść do gustu w zależności. Później łóżeczko możemy zniżyć o wiele niżej, ponieważ ono jest dla dziecka nawet do 5 lat i może być kojcem, może być łóżeczkiem, które jest otwarte z jednej strony, a potem, gdy dziecko całkowicie z niego wyrośnie, z tych dwóch części bocznych robimy krzesełka, a środek jest stolikiem. Więc wykorzystujemy ten mebel na maksa i bardzo, bardzo długo. Model łóżeczka podaję wam tutaj. Jeszcze co jest z takich ważnych rzeczy, to ta góra jest po prostu oddychająca, co jest ważne przy dziecku, które śpi i jeszcze nie ma tyle siły i różne sytuacje mogą się odpukać stać. Dodatkowo, jeżeli dziecko jest alergikiem, to całe to łóżeczko jest pokryte hipoalergiczną farbą.
więc bezpieczną dla dziecka, nawet gdy była sytuacja, że załóżmy, nasze dziecię zacznie wstawać i lizać to łóżeczko, czy tam muldać, gdzieś gryzać. Wiecie jak to jest? Takie rzeczy się dzieją. Wiem, że tak było w przypadku dzieci naszych znajomych na przykład. Także dzieci mają różne, zupełnie różne pomysły. Więc jak najbardziej jest to wszystko po prostu tutaj bezpieczne. No i co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? 10 lat gwarancji jest na to łóżeczko. Więc nawet jeżeli wasze dziecko wyrośnie z tego łóżeczka i będziecie chcieli je odsprzedać na przykład, to dalej odsprzedajecie je z gwarancją. Przez co, wiadomo, możecie sprzedać je po prostu drożej i chętniej znaleźć kupującego jako kolejną osobę, która to łóżeczko będzie używać. I to jest drewno bukowe. Pięknie oszlifowane, łóżeczko wygląda cudownie, nam się sprawdza idealnie i powiem wam, że nie wymieniłabym je na żadne inne. Wiadomo, ono jest o wiele droższe niż na przykład łóżeczko, które kupujemy, no nie w hipermarkecie, ale w takiej sieciówce, bo tam łóżeczko kupimy za 500-600 zł, no nie, to kosztuje 2-300. No ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj z tego łóżeczka i dostawkę, i mniejsze łóżeczko, i większe łóżeczko, i potem jakieś mebelki, i łóżeczko dla większego dziecka, no to trochę zmienia postać rzeczy i ten koszt się po prostu nam zniża, bo jeżeli potem chcielibyście na przykład kupić zwykłe łóżeczko, potem jeszcze dostawkę, potem jeszcze coś tam, no nie? To raz, że zajmujecie w cholerę miejsca, wiecie, wszędzie, co kawałek macie jakiś dodatkowy mebel, a tak jest po prostu zdecydowanie wygodniej i mamy jedną rzecz, a bardzo dobrą. Od razu wam pokażę tutaj, bo miałam niesamowity zgryz, jeżeli chodzi o kupienie prześcieradła do tego łóżeczka. I to jest kupione w H&M-ie, chyba 70 na 110 albo 120. Ja wam tu podlinkuję to pod spodem wszystko i ono super się sprawdza, idealnie pasuje do tego łóżeczka. No i po prostu zakładamy to. Ja już prałam te pokrowce, bo mieliśmy taką sytuację, że te pokrowce musiały być wyprane. Nic się z nimi w pralce nie dzieje, normalnie suszyłam je w suszarce. Nie wiem, czy można, natomiast ja suszyłam, bo powiem wam, że nie chciało mi się tego rozkładać. I nie skurczyły się bez problemu, je założyłam z powrotem na ten materac, no nie? Także tutaj sobie założę, przejdę na drugą stronę. Mamy kołderki. Słuchajcie, ja nie trafiłam na inne pościele dla dziecka, jak takie, które są już pościelą i pierze się to w całości. Nigdy nie widziałam, żeby były po prostu takie małe pościel na kołderkę. Wiecie o co chodzi? Te takie pokrowce. Kurde, czasem jak mi wyleci słowo, to normalnie jakbym polskiego nie znała. Mikołaj, od razu tutaj przy okazji tego też powiem. Mamy tutaj komplet z poduchą, natomiast Mikołaj nie śpi na poduszce. Poduszkę daję tylko i wyłącznie wtedy, gdy Miki leży sobie na plecach i wtedy go po prostu kładę na poduchę. Natomiast jeżeli śpi w nocy, tej poduszki nie ma i ja ją zabieram. Nasz Mikołaj śpi na brzuszku i poduszka nie jest tutaj wskazana, on śpi tylko na pieluszce, gdyby coś tam się ulało, a w nocy i tak mu tą pieluszkę po prostu wyciągam, tylko on sobie lubi ją trzymać jak zasypia. Taką poduszkę lepiej, jeżeli wasze dziecko śpi na brzuchu, tak z mojej perspektywy i obserwacji po prostu mówię, nie daje, bo on bardzo często wkłada po prostu bezpośrednio nosek w tą poduchę. Bezpieczniej jest według mnie i spokojniej ja śpię, gdy tej poduszki po prostu nie ma, a on ma całkowicie proste plecka. U nas tak to robię, więc dzielę się po prostu moim doświadczeniem z wami. I to tyle w temacie łóżeczka. Mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałam na wszystkie pytania, które się gdzieś tam pojawiły. Jeżeli chodzi o wymiary tego łóżeczka, to już sobie sprawdzicie na stronie, żeby było po prostu, wiecie, wygodnie, bo nie pamiętam, a nie chcę wam tutaj mówić. Ja się z wami na ten moment żegnam. To taki vlog pogadany o łóżeczku, szczerze mówiąc. No ale taki też był potrzebny, szczególnie dla tych, którzy szukają łóżeczka, bądź chcą wymienić. No i dajcie znać, jakie macie materace w swoich łóżeczkach, bo to w sumie mnie ciekawi. Z tych, co widziałam, takich, jak mówiłam, sieciowych, te materace wyglądały nieco inaczej, a gdy zobaczyłam ten po otwarciu, to naprawdę też się mocno zdziwiłam, bo sami mamy materac kokosowy, tylko już ma 8 chyba lat i jest wybity, ale wiemy, że to jest naprawdę dobrze podpierający kręgosłup materac. I tutaj tak właśnie to wygląda. Mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny, że zwróciłam uwagę na kilka takich dość istotnych kwestii. Zachęcam was do dzielenia się też swoją wiedzą w komentarzu. Zobaczcie, jakie macie łóżeczka i też napiszcie, jak to wygląda u was z materacem, ze spaniem. Tylko pamiętajcie i bardzo was o to proszę, bo wiem, że w przypadku takich dziecięcych tematów zdania bywają całkowicie różne i możemy stać po dwóch stronach barykady, ale pamiętajcie o tolerancji tej drugiej osoby, o takiej kulturze wypowiedzi. Każdy ma prawo do swojego zdania. Oczywiście wymienianie się radami jest bardzo fajne i
super, bardzo się z tego cieszę. Natomiast nie zapominajmy o tym, że komuś coś może się sprawdzać lepiej bądź gorzej, może całkowicie inaczej do czegoś podchodzić i szanujmy to przede wszystkim. Bardzo Was o to proszę. No i co? Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia już wkrótce. Jeżeli chcecie wiedzieć kiedy i dostać powiadomienia, to zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek, no i nie zapomnijcie o lajku pod tym filmem. Do zobaczenia. Pa!